No wiesz, Stasio jest u Bosmana. Tam 4 złote ma. 4 złote za godzinę ma i coś jakieś 1000 złotych dostał, czy co? Jakieś dostał 1100 złotych. To jako pomagiec w tym hotelu? Ja nie wiem, no jako chyba coś tam pilnuje, jakiegoś tam nad wodą czegoś, wiesz, no, Stasiu, biedny Stasiu, no. No i tam mieszka? Nie, gdzieś tam mieszka, ten w pobliżu, on mieszka blisko, wiesz. Tu jest powietrze, Saskie Kępy, o jak dobrze, bo Stasio właściwie jest wrażliwy facet i się boi, no to więc... On myślał, że ten Bielecki przyjdzie, to go pobije, no to się facet, który ma no sporo lat, przecież to nie jest dziecko, skoro tak myśli, to znaczy, że czuł jakieś takie zagrożenie, a rzeczywiście w Warszawie to są same świnie, że ludzie są tak bezczelni, że gadają na siebie, plują, żyją jak świnie, dziady katolickie, wiesz, chodzą na msze i jest im dobrze. Także ja tu mam, wiesz, w internecie taki znalazłem artykuł, został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego, kulturalnego, mam tu powiększone z internetu. Takie fajne to jest. Artykuł jest umieszczony w kolekcji, proszę ciebie, cyfrowej baschum.muzech.pl gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych. I teraz tak, tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku Muzeum Historii Polski. I teraz tak, co pisze prawosławny ksiądz? No bo tutaj Warszawa to ksiądz katolicki, Świadków Jehowy nie ma, mormonów nie ma, są tylko takie odziady, się całowały w autobusie młode na dorobku 500+. Chociaż no nie za bardzo to w autobusie wszystko wypada, no ale wiesz, one nie rozumieją pewnych takich rzeczy, a nie znają historii Gabriela. Ksiądz diakon Aleksy Kurylowicz. I teraz kult świętego męczennika, młodzieńca Gabriela. I teraz tak, dnia 22 marca 1684 roku, czyli to jest XVII wiek, we wsi Zwierki koło Zabłudowa w pobożnej rodzinie prawosławnej Piotra i Anastazji Gowdelów przyszedł na świat męczennik, młodzieniec Gabriel. Sakrament świętego chrztu pod imieniem świętego archanioła Gabriela przyjął w cerkwi monasteru zabłudowskiego pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Jako dziecko święty Gabriel wyróżniał się wśród innych dzieci niezwykłymi jak na jego wiek cechami, napełniony zesłaną mu przez opatrzność Bożą. Tutaj tak przesuwam tę kartkę, bo mam tu powiększone. To muszę teraz przesuwać. Ale o tym, jak katolik zabił prawosławnego. Opatrzność Bożą, dojrzałością i rozwagą skłaniał się bardziej ku modlitwie i odosobnieniu, co jest typowe dla prawosławnych, że oni tak nie ku 500+, nie ku rozmnażaniu się loch, tylko wiesz, ku medytacjom nawet w dziupli drzewa, w odosobnieniu niż ku dziecięcym zabawom, którzy sami pozostając poglądy ogromne w modlitwie odosobniony, ogromny wpływ na poglądy i zachowanie dziecka mieli rodzice, którzy sami pozostając pod naciskiem innowierców zachowali prawosławie. Chcieli w ten sposób, w ten sam sposób oddania dla Boga i życia wedle Jego praw w jednej prawdziwej wierze greckiej wychować od maleńkości swoje jedyne dziecko, by i ono mogło w przyszłości kultywować rodzinne tradycje. Wielki wpływ miała również bliskość monasteru, w którym
podczas nabożeństw dojrzewał duchowo, uczył się modlitwy oraz poznawał Boga, przyszły święty. Ten młody, pobożny, roztropny, chętny do modlitwy, ufający ludziom, niewinny chłopiec padł ofiarą ludzkiego zła. I tak, fanatyzmu. 11 kwietnia 1690 roku 6-letni Gabriel został uprowadzony z domu. Zarówno porwanie, jak i wydarzenia po nim następujące owiane są do dzisiaj mrokiem tajemnicy. Krąży szereg legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie dotyczących wypadków tamtych dni. Jak podaje tradycja, pozostawiony w domu bez opieki młodzieniec, gdyż matka, nie przeczuwając niebezpieczeństwa, poszła zanieść pracującemu w polu mężowi jedzenie, został porwany przez dzierżawcę wsi, zwierki Szutko, który wywiózł Gabriela do Białego Stoku. Tam podano młodzieńca strasznym mękom. No i masz, o. Najpierw wprowadzono go do piwnicy, gdzie przy pomocy ostrych narzędzi kłuto jemu bok, wypuszczając krew. Później rozpięto męczennika na krzyżu ustawionym w dużym naczyniu i znów kłuto różnymi narzędziami całe ciało, wypuszczając powoli resztki krwi. Kiedy z powodu upływu krwi dziecko zmarło, winowajca, pragnąc ukryć swoje przestępstwo, wywiózł potajemnie ciało męczennika i porzucił je na łące koło wsi Zwierki. Obrazowo męki te przedstawił F.G. Solnczew na ikonie przez siebie napisanej i zamieszczonej w księdze Żywoty Świętych Czczonych Prawosławną Cerkwią. Koniec cytatu, autorstwa Filareta, arcybiskupa Czernichowskiego, 1885 rok, już się przesuwamy, pod datą 20 kwietnia. Święty ukrzyżowany jest na grubym krzyżu, przybity gwoździami nogi obok siebie. Kropka. Krzyż umocowany jest w korycie, do którego cieknie strużkami krew z ran po gwoździach w rękach, nogach i z przekłutego boku oraz poranionego ciała. Całe ciało w krwawych piętnach, koszulka spuszczona od pasa do kolan, koryto pozostawione na podstawce. Na podłodze znajdują się młotek, kleszcze, dwa noże, jeden z nich z ostrym końcem. Twarz miła w aureoli. Podobny opis śmierci można spotkać w książce, cytat Świataja Junost, czyli młodość, święta młodość, gdzie czytamy, zgodnie ze podejrzeniami, które rozpowszechniły się wśród chrześcijan, potwierdzonymi na żal wielokrotnymi przypadkami, niektóre zwyrodniałe sekty wykorzystują krew niewinnych chrześcijańskich dzieci w tym celu. Wcześniej wyznaczana jest ofiara. Zazwyczaj jest to dziecko jakiejś biednej rodziny. Sprowadzają go do siebie i trzymając w pozycji stojącej z zakneblowanymi ustami, ostrymi narzędziami, kłują go tak, żeby z
żył, wypłynęła cała krew. Później prawie bez krwi dobiją i rzucają niepogrzebanym. Zazwyczaj te mroczne przestępstwa dokonywane są przed Paschą. Dlatego też i my, no widzisz, to coś tak z żydostwem, no, jakby. Tak, żeby na Żydów rzucić? Tak, jakby. No dla, to ale to są cytaty, tu są odnośniki, bardzo dużo tego jest. Dlatego też i męczeństwo młodzieńca Gabriela wydarzyło się 11 kwietnia. 11 kwietnia 1690 roku. Koniec cytatu. Męczeństwo, to wszystko można znaleźć, gdzie co czytać. Męczeństwo młodzieńca Gabriela opisuje jeden z ludowych wierszy, którego wersety są włożone w usta samego świętego, śmiertelnie obwieszczającego ludziom swe męki. I tu jest cytat. Kogda iz drugich miest wargi pribieżali, to bezczełowieczno minia tam mucić naczali. Mucić, czyli męczyć, zaczęli, poczęli. Wynieśli minia w ciemny podwal na stradanie, czyli cierpienie, i rozpiaw na krystie krow iz boka wypuskali. Potom kololi, czyli kłuli, wsie moje ciało, poka, czyli dopóki, hot kaplu krowi ono i miele, no do ostatniej kropli krwi. No to po prostu tu diabeł chciał ten krzyż rozpropagować, ponieważ to już był tam nasty wiek, to już oni dawno zapomnieli, że to Jezus na palu, a ten krzyż. 312 rok, Konstantyn Wielki miał wizję krzyża, w tym znaku zwyciężysz, to było już, to był krzyż, no to więc na temat krzyża, no to na krzyżu to mogło już być, oczywiście, jak najbardziej. No, a przecież pomysłów tysiące. Po 10 dniach znaleziono, nie, już koniec cytatu, było nierozkładające się ciało, po 10 dniach, otoczone sforą psów, które pilnie strzegły je przed gromadzącym się ptactwem, po czym odniesiono ciało rodzicom. Powyższe wydarzenie zostało opisane w księgach cerkiewnych w zabudowie pod datą 24, czyli 20 kwietnia 1690 roku. Z ksiąg sądowych zabłudowskiej Magdeburgi wynika, że o zabójstwo 6-letniego młodzieńca oskarżono arendatora wsi Zwierki. Tu jest napisane arendatora. No to widzisz, to są stare słowa. Myślałeś, że to od początku tak było, jak ty gadasz. Winni zostali skazani. Po to jest etymologia, że skąd się w ogóle wzięło znaczenie słowa i jak potem ewoluowało jego wygląd zewnętrzny. Skazani, a w starych zapiskach zostało odnotowane, kto chce wiedzieć szczegółowiej o śmierci świętego Gabriela, ten powinien zajrzeć do ksiąg zabłudowskiej Magdeburgi, w których szczegółowo została opisana śmierć świętego Gabriela i związana z tym rozprawa sądowa. Nie sądzę jednak, że zabójstwo miało charakter rytualny, bowiem żadna sekta dokonująca mordów chrześcijan nie działała na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podana tradycja została spisana w końcu XIX wieku w okresie narastania nastrojów antyżydowskich. Nie można ostatecznie bez szczegółowych badań określić, kto i dlaczego dokonał zabójstwa młodzieńca Gabriela. Ciało męczennika pochowane zostało nieopodal cerkwi we wsi Zwierki, która znajdowała się po lewej stronie
w odległości kilometra od drogi wiodącej do Białegostoku. A wkrótce w pobliżu jego grobu zaczęto grzebać zmarłe dzieci. W tym miejscu ciało przebywało 30 lat. W 1720 roku, podczas epidemii, która dziesiątkowała ludność Podlasia w okolicach miejsca spoczynku ciała Gabriela, grzebano zmarłe z powodu choroby dzieci, czcząc w ten sposób jego męczeńską śmierć i czując łaskę płynącą z tego miejsca. W niedługim czasie zaczęło brakować miejsc do pochówku. Podczas kopania grobu dla kolejnej ofiary epidemii naruszono trumienkę męczennika i odkryto, że ciało pomimo długiego okresu spoczywania w ziemi nie uległo rozkładowi. Wieść ta rozeszła się po okolicy, wzmacniając tym cześć oddawaną młodzieńcom. Koniec cytatu. Tradycja łączy z tym wydarzeniem liczne uzdrowienia mające miejsce przy grobie świętego i ustanie epidemii. Co się stało powodem powstania kultu świętego męczennika młodzieńca Gabriela? Odkopane zaś ciało przeniesiono uroczyście do cerkwi w Zwierkach i umieszczono w krypcie cerkiewnej. Koniec cytatu. W 1746 roku spłonęła w Zwierkach cerkiew. Święte relikwie pozostały jednak nienaruszone, jedynie rączka męczennika została opalona i to zapewne z woli Bożej, by bardziej jeszcze wzmocnić wiarę i cześć oddawaną świętemu. Wkrótce bowiem, po uroczystym przeniesieniu relikwii do monasteru Zabłudowskiego, gdzie zostały złożone w prezbiterium, rączka cudownie zagoiła się i pokryła się skórą. Koniec cytatu. Właśnie dzięki tym relikwiom, które najpierw przez cały czas znajdowały się w pobliżu klasztoru, później w nim samym, w 1723 roku został do blagoczestiwych, a święty Gabriel stał się patronem dzieci tych terenów, z których pochodził. W tym czasie sytuacja Zabłudowskiego monasteru nie należała do ciekawych cerkiew. Budynki klasztorne wymagały remontu. Zakonnicy procesowali się o prawo do ziemi klasztornej, walczyli o równe prawa z katolikami i unitami, którzy nie chcieli dać za wygraną i z chęcią siłą zabraliby to, co pozostało z prawosławia na tych terenach. Mimo że głęboko wierzący ludzie byli uzdrawiani i duchowo wzmacniani przez relikwie znajdujące się, należało czasem pomyśleć, w jaki sposób przy tak złej kondycji klasztoru zabezpieczyć je przed możliwością sprofanowania przed innowiercami. Dlatego też za zgodą patriarchy konstantynopolitańskiego i z błogosławieństwem metropolity kijowskiego archimandryta Karczyński nakazał w dniu 9 maja 1755 roku przenieść święte relikwie do monasteru Świętej Trójcy w Słucku, będącym wówczas znaczącym ośrodkiem prawosławia, niezagrożonym przez agresywne ruchy religijne. Procesja
przeniesienia relikwii, które niesiono z sarkofagu, race na ramionach, przez około 300 km była wielką i prawdziwą demonstracją prawosławnej Białorusi i Podlasia. Do trasy, którą posuwała się procesja, zeszły się niezliczone rzesze prawosławnej ludności z dalekich i bliskich stron, którzy stojąc na obu stronach drogi, szpalerem na kolanach ze łzami, prosili orędownika o pomoc i o pomoc oraz na zachowanie wiary przodków świętego prawosławia. Relikwie męczennika Gabriela zostały złożone w klasztorze Świętej Trójcy w Słucku w otwartym relikwiarzu. Każdego roku od dnia święta Zmartwychwstania Pańskiego do 22 października relikwiarz umieszczany był na specjalnym katafalku znajdującym się pod osłoną i ustawionym przy lewym klirosie w monasterskim soborze. Na zimę przenoszony był do ciepłej, zimowej, domowej cerkwi pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Odsłonięty relikwiarz przedstawiał każdemu odwiedzającemu świątynię niebywałą świętość w niej się znajdującą. Widok męczennika wprowadzał w stan głębokiej zadumy i refleksji. Obie jego ręce obejmowały nieduży metalowy krzyż. Wszystkie palce były pokłute z widocznymi rwanymi ranami. Paznokcie pozostały nienaruszone. Głowa oddzielona od tułowia. Przy jego grobie wisiała deseczka z wyrytym na niej w języku słowiańskim i polskim następującym napisem. Cytat. Nagrobek młodzieńca Gabriela Gowdeluczenko ze wsi Zwierki księstwa Zabłudowskiego, urodzonego w 1684 roku marca 22 dnia i zamęczonego przez Żydów w Białymstoku w 1690 roku kwietnia 20 dnia. Kto chce o tym szerzej wiedzieć, odesłany zostaje do ksiąg prawnych Magdeburgi Zabłudowskiej. Relikwie jego święte przeniesiono z Zabłudowia do Archimandrii Słudzkiej w 1775 roku, maja 9 dnia. Za szczęśliwego panowania jaśnie oświeconego Hieronima. Koniec cytatu. Ciało świętego zachowało się nadzwyczajnie. Przybrało tylko kolor brązowy, co zostało spowodowane działaniem dymu podczas pożaru cerkwi w Zwierkach. Na ciało męczennika została nałożona jedwabna koszulka. 17 cytat. Nad relikwiami świętego podczas każdego nabożeństwa paliła się lampka z czystego srebra, wysadzana drogocennymi kamieniami. Był to dar przewielebnego Antoniego, arcybiskupa wołyńskiego. Kropka. Od 1891 roku przy relikwiarzu wybrańca Bożego postawiono ikonę z jego wizerunkiem, dar artysty akademika i.p. umieszczonej w ikonostasie Wielkiej Monasterskiej Cerkwi Świętego Ducha. Czyli, że zobacz,
Nawet mówili kiedyś o tych Żydach tam w tamtych stronach, że jak twoje dziecko wrzucą do beczki, to ona będzie ponabijana do wewnątrz gwoździami i potem jak sturlają z góry, to ta krew się wysączy i przez tych Żydów będzie do wypicia. Także co ci katolicy mają po Żydach? No właśnie mają w spadku teraz, linia myśla zapanowała. Jeszcze tylko galerię zabrać, muzea, no i jakie winy straszne. Podczas pobytu relikwii w Słucku powstało w tym miejscu wiele utworów liturgicznych poświęconych adoracji tegoż świętego. 217 strona to była. Można by rzec, że zostało ułożone prawie wszystko to, co było potrzebne do jego modlitewnego wysławiania. W 1752 roku archimandryta Słuckiego monasteru Dosifiej Goliachowski, namiestnik, tak, namiestnik kijowskiego metropolity, ułożył do dnia dzisiejszego używane troparion i kontaktion. Troparion to taka modlitwa. Święte dziecię, o masz o takie, o, troparion tom piąty. Święte dziecię Gabrielu, w imię przebitego za nas, no to że oni zamiast już Jezusa czczą kolejnego przez złych ludzi, miałeś przekute ciało i za wykrwawionego za nas całe ciało na wykrwawienie i straszliwe rany oddałeś, przecinek, dzisiaj zaś, no to ciało oddałeś, dzisiaj zaś w chwale wiecznej razem z nim się weselisz. Wspomnij tam nas, którzy tu na ziemi czczą ciebie. Módl się o zdrowie naszych ciał i zbawienie naszych dusz. No i teraz jest kontaktion ton piąty. Urodzony w chronionej, urodzony w chronionej przez Boga wsi Zwierki, swe dzieciństwo przeżyłeś tam, męczenniku Chrystusowy Gabrielu, z ojcowskiego domu podstępem porwany przez złych ludzi. Wielkie stopnie tortur przecierpiałeś i przeniosłeś się do niebiańskiej ojcowizny. Zachowaj od wszelkiej niedoli i smutku i ubłagaj, prosimy cię, byśmy jak ty dostąpili dziedzictwa wieczności. 30 to był numer. W 1855 roku została ułożona przez igumena Modeista, rektora Słuckiej Szkoły Duchowej, modlitwa do świętego męczennika, która była czytana w molebnach temu świętemu poświęconych na zakończenie procesji. W 1908 roku arcybiskup wołyński Antoni ułożył pełne nabożeństwo świętemu męczennikowi młodzieńcowi Gabrielowi, które świątobliwy synod zatwierdził, a drukarnia Ławry Kijowsko-Pieczerskiej wydała w oddzielnej książce. 21 numer. Cytatu. Wraz z kultem świętych wiążą się cudowne uzdrowienia lub inne niezwykłe wydarzenia. W Słucku znajdowała się specjalna księga, w której zapisywano uznane przez władzę duchową i państwową cudowne wydarzenia związane ze znajdującymi się tam relikwiami. Oto kilka przykładów. Pierwszy. 5 czerwca 1908 roku. No to akurat przed pierwszą wojną roku. Syn mieszkanki wsi Drohiczyn Marii Zagorowskiej, Borys, mający 2 lata i 3 miesiące, nie miał czucia w nogach. Kiedy przeniesiono nad nim święte relikwie młodzieńca Gabriela, bez pomocy matki ku jej wielkiej radości wstał i zaczął chodzić. Następny cud, drugi, 5 czerwca 1908 roku, córka podoficera
w stanie spoczynku, Matrona Antonowna Kul, mająca 39 lat i mieszkająca we wsi Posutycze, cierpiała wiele lat z powodu reumatyzmu rąk i wyzdrowiała, dotknąwszy grobu świętego męczennika młodzieńca Gabriela. Trzeci cud, no to pewnie to liczba niekończąca się. 20 maja 1909 roku przybył do Izabelińskiej cerkwi dla podziękowania świętemu męczennikowi Gabrielowi, mieszkaniec wsi Górna Zelewiańskiej gminy Wołkowyskiego powiatu, Jakub Iwanow Golub, i opowiedział następujące. Dwukropek. 20 lat cierpiał na jakąś nieuleczalną chorobę lewej nogi. Noga była pokryta ranami. Miejscowa medycyna była bezradna i zaproponowano Golubowi udanie się do Warszawy, by tam poddać się amputacji nogi. Z 9 na 10 grudnia 1908 roku Golub zwrócił się z gorącą modlitwą do świętego oczywiście Gabriela i obiecał, że w zamian za pomoc uda się do Izabelińskiej cerkwi, żeby pokłonić się relikwiom, bo widocznie był daleko. Wtedy dnia 10 grudnia rano Golub poczuł ulgę w niedługim czasie rany bez lekarstwa. Szybko zaczął się goić, a noga stawała się zdrowszą. Chory wyzdrowiał. Czwarte. Tego samego dnia mieszkanka wsi Kobylany, a to znane jakieś takie gmina Toloczmańska, Anna Kazimierowna Pawłowicz, o masz, również zjawiła się w Izabelińskiej cerkwi i oświadczyła, że cierpiała 3 lata nie do zniesienia bólem prawej ręki, która zaczęła już usychać. Lekarze żądali operacji. Wówczas Anna Pawłowicz zwróciła się z modlitwą do świętego męczennika Gabriela, ślubując, że po wyzdrowieniu uda się do Izabelińskiej cerkwi, by złożyć pokłon relikwiom wybrańca Bożego. Od dnia złożonego ślubowania ręka zaczęła zdrowieć i w końcu zupełnie wyzdrowiała. 23. Wraz ze wzrastającą sławą męczennika i szerzącym się jego kultem starano się w sposób szczególny traktować posiadane relikwie. W 1897 roku z dobrowolnych ofiar został wykonany ze srebra nowy relikwiarz, to taka trumienka, to chyba ta, w którym spoczęło ciało świętego poprzedni, drewniany z cząstką jego ciała, został przeniesiony w czerwcu 1908 roku przez biskupa białostockiego Włodzimierza do Białego Stoku. W 1911 roku w ciepłej zimowej cerkwi zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Słucku został wykonany i postawiony z lewej strony katafalk z osłoną dla relikwii świętego młodzieńca Gabriela 9 maja 1913 roku. Ku czci i pamięci świętego wybrańca Bożego został poświęcony lewy ołtarz w głównej cerkwi monasteru świętej Trójcy, przy którym znajdowały się od czasu remontu świątyń na specjalnym katafalku z osłoną święte relikwie. Były one w szczególny sposób traktowane podczas świąt. Szczególnie podniosłe nabożeństwo poświęcone świętemu odbywało się w dzień uroczystości zesłania Ducha Świętego na apostołów. Tego dnia były one procesjonalnie obnoszone wokół cerkwi, a potem stawiane na środku świątyni dla oddania im czci i ucałowania terenów,
szczególnie dużo stawiane na środku, szczególnie dużo przebywało w tym dniu pątników z pobliskich terenów, a to dlatego, że święty ten uznawany był powszechnie za orędownika małoletnich chorych dzieci. Wraz z nastaniem lata do monasteru przychodziło codziennie mnóstwo wiernych, by oddać cześć i pokłonić się relikwiom męczennika Gabriela, przywożąc ze sobą dzieci i ciężko chorych. A tam w Białymstoku to zawsze we wtorek jest śpiewany akatyst Gabriela. No to ten chórek stoi na ołtarzu, po prawej stronie stoimy, no a tutaj się dzieje tam. A ta trumienka stoi po prawej stronie na podniesieniu, na tym prawym takim ołtarzu. I tam się zawsze, jak jest w cerkwi, to się pokłoni. Ja tam już ucałowałam tę trumienkę 1000 razy. Z tego też względu ustanowione zostało codziennie, no bo jak się do cerkwi wchodzi, to już trzeba robić. No, z tego też względu ustanowione zostało codzienne, specjalne, wieczorne nabożeństwo, no właśnie, to wtorkowe, ku czci tego wybrańca Bożego, by wypełnić tym potrzeby duchowe przybyłych i potrzebujących szczególnego orędownictwa ulubionego świętego. W monasterskim domu zakonnym udostępnione były na ten czas pomieszczenia noclegowe, które miały służyć pielgrzymom. Jednak największe tłumy wiernych przybywały do Słucka na samo święto męczennika Gabriela 20 kwietnia, stary styl. Oto najlepszy przykład z opisu wydarzeń świątecznych z 1914 roku. Wynika, że uroczystość rozpoczęła się na 3 dni przed samym świętem. Dnia 17 kwietnia z Mińska do Gorodie przyjechał biskup słucki Teofilakt z osobami towarzyszącymi i ponad 500 pielgrzymów tego samego dnia wyszła z Gorodie w asyście biskupa Teofilakta i 12 duchownych procesja, której towarzyszyło ponad 7 tysięcy pielgrzymów. Procesja ta udała się do Nieświeży, miasta oddalonego o ponad 19 km od Gorodie. Po drodze dołączyły się inne grupy pielgrzymów i z duchownymi na czele, tak że do miasta dotarło 23 duchownych i do 8 tysięcy pielgrzymów. Miasto było przepięknie udekorowane zielenią i specjalnie przygotowanymi w tym celu bramami powitalnymi. Tutaj zostało odprawione całonocne czuwanie. Następnego dnia pielgrzymka ruszyła do Tymkowicz, a po przybyciu i 3-dniowym odpoczynku do Romanowa, gdzie dotarła o 11 w nocy, miejscowość powitała przybyszów iluminacjami i świątecznym wystrojem. Należy zaznaczyć, że mimo iż w procesji brała udział bardzo duża liczba wierzących, porządek był zachowany. Po drodze we wszystkich mijanych miejscowościach pozamykano na czas przejścia pielgrzymki wszystkie punkty z sprzedaży alkoholu. Dnia 19 kwietnia rano wyruszono do Słucka, bo wiesz, mówią, że ruskie piją. Które ruskie? Te dziady katolickie chlają, żrą tu od już weekend mają, bo dzisiaj jest czwartek. Na spotkanie procesji wyszedł biskup Mitrofan.
Mitrofan, z całym prawosławnym Słudzkiem. Po spotkaniu wszyscy zleli się w jedną rodzinną masę i szli, nie zważając na godności i stanowiska. Na czele podążał przewielebny Teofilakt, takie pokręcone, z nieustannym śpiewem paschalnego kanonu i wysławianiu męczennika Gabriela, procesja weszła do miasta w monasterze przy relikwiarzach rozpoczęto całonocne czuwanie, a cały teren wokół monasteru wypełnił się ludem. Nabożeństwo celebrowało trzech biskupów i trwało ono całą noc. Modlący się przybyli zewsząd. Wśród nich można było spotkać katolików. We wspólnej modlitwie brał udział m.in. arcybiskup Wołyński i żytomirski Antoni, twórca nabożeństwa ku czci świętego Gabriela. W dniu święta po głównej liturgii duchowni wynieśli z cerkwi relikwiarz. Za nim po dwóch w rzędzie wyszli wszyscy przybyli kapłani w liczbie około 100. Ruszyła wśród świątyni świętej Trójcy procesja z chorągwiami i uniesionymi relikwiami. Śpiewano molebień ku czci świętego. Za duchowieństwem podążał naród. Pojawili się biedni, kalecy, chorzy, dzieci i dorośli, którzy nie uzyskawszy pomocy na tym świecie, przybyli tu, by wychwalając męczennika i prosząc o pomoc, mogli wzmocnić swoją nadzieję na wstawiennictwo. Wybrańca Bożego stało się. Doszło do niezwykłego wydarzenia. Wśród wielu potrzebujących w oczy rzucał się chory chłopczyk. Do końca nie wiadomo, na co był chory, ale prowadzono go pod ręce. Chłopczyk płakał i piszczał. Sprawiał wrażenie opętanego i nie mógł sam chodzić. Po pierwszym okrążeniu świątyni biskup Antoni pokropił go święconą wodą. Chłopczyk przysiadł na ziemię i potem zaczął podnosić się bez jakiejkolwiek pomocy. Później zaczął przesuwać swoje nóżki. Biskup Antoni ze słowami „Módl się, dziecko, módl” położył ręce na jego główce. Chłopczyk siadał i odpoczywać i wstawał, a potem szedł coraz lepiej i lepiej. Nazywał się Misza i pochodził ze wsi Siniawki Słudzkiego okręgu. Po trzykrotnym obejściu monasterskiej cerkwi arcybiskup Antoni wszedł na ambonę i przeczytał modlitwę do świętego oraz pokropił naród uroczystości ku czci męczennika Gabriela. Kończyły się. Można przypuszczać, że takich wydarzeń było wiele, a uroczystości corocznie ściągały tysiączne tłumy i dawały otuchę oraz duchową odporę w niepewnych latach. Także wielkie liczby pielgrzymek ciągnących do Słudzka świadczyły o duchowej sile narodu tych terenów i ich uwielbieniu oddawanemu świętemu ziemi na największy rozkwit i kultu pobyt w znamienitym, jak na ówczesne czasy, ośrodku prawosławia w Słudzku spowodowały, że świętego męczennika Gabriela coraz częściej nazywano słudzkim.
co poniekąd zaciemniało jego prawdziwe pochodzenie. Czasy walki z Unią przypadające na wiek XVII-XVIII i początek XIX wieku oraz prawie doszczętne zubożenie stanu posiadania cerkwi prawosławnej na terenach Podlasia doprowadziło do zagłuszania kultu świętego Gabriela na jego terenach rodzinnych i okolicach ościennych. Sytuacja zmienia się po roku 1839, kiedy to świątobliwy synod postanowił przyjąć kościół grecko-katolicki do jedności z cerkwią prawosławną, coś podobnego. Cerkiew pozwoliła, żeby przyłączyło grecko-katolicki. Od tego czasu można mówić o ciągłym wzroście prawosławia na wcześniej utraconych terenach. Wszechstronny rozwój życia duchowego w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX wieku, spowodował szerokie zainteresowanie przeszłością cerkwi na Podlasiu. Oczywiście następuje odrodzenie kultu świętego męczennika Gabriela, co spotkało się z przychylnym stanowiskiem hierarchii cerkiewnej. W 1893 roku władze diecezji litewskiej wydały rozporządzenie, by we wszystkich cerkwiach guberni znajdowały się ikony świętego męczennika Gabriela. Był to zwyczaj znany nam wizerunek. Zazwyczaj święty Gabriel przedstawiony jest w postawie stojącej z rękoma złożonymi na krzyż i Święty Gabriel przedstawiony jest w postaci stojącej z rękoma położonymi na krzyż i położonymi na piersi lub trzymając w rękach krzyżyk, podpasany sznurkiem w prostej szacie, bez obuwia i w blasku na różowym tle. Pozbawiona relikwii ziemia zabłudowska przez ponad wiek nie zbudowała świątyni poświęconej miejscowemu patronowi dzieci, a w samej wsi Zwierki nie było żadnego pomnika świadczącego o tym, że stąd pochodził ten znany męczennik. Dopiero w latach 9-10-19 wieku z inicjatywy proboszcza parafii zabłudostwa Piotra Czetyrkina wśród miejscowej ludności przeprowadzona została zbiórka ofiar na budowę kaplicy we wsi Zwierki, która miała powstać na miejscu, gdzie wedle podania stał dom Gowdelów. Całe to przedsięwzięcie pobłogosławił biskup brzeski Józef Kaplica. Kaplica była gotowa w roku 1894 i 19 tego miesiąca została poświęcona. Świątynia była drewniana, zbudowana na kamiennym fundamencie w kształcie kwadratu, zwieńczona ozdobną kopułą i krzyżem. Okryta została żelazem, ściany obie deskami, a wszystko pomalowane zostało na kolor jasno-zielony. Wewnątrz w całości została wyklejona tapetą. Także tutaj ciekawe, tramwajami. Tak, będziemy dalej czytali.
Także zobacz, ile tu materiału jest. Job twoją mać. Tak. No. Cerkwi zwierga. Lampka z czystego. Paliła się lampka. Odsłonięty relikwiarz. O pomoc. O pomoc i moc oraz o zachowanie wiary. Relikwie męczennika. Czwarty. Aha, tak. Odsłonięty relikwiarz przedstawiał. Odsłonięty relikwiarz przedstawiał każdemu odwiedzającemu świątynię niebywałą świętość w niej się znajdującą. Widok męczennika wprowadzał w stan głębokiej zadumy. Było. Tutaj te tetrapariony to już było. Były one szczególnie podniosłe. Dzień uroczystości zesłania Ducha Świętego. To było asyście biskupa. Wszystko. O, XIX wiek. To. Świątynia była drewniana, zbudowana z kamiennym fundamentem. To już też było. W dniu poświęcenia kaplicy cerkiew w zabudowie już podczas liturgii wypełniła się modlącymi złożonymi z miejscowych parafian. No. I dużej ilości przyjezdnych. Po liturgii odpoczynku o godzinie 4 po południu dzwony znów zwoływały wierzących po to, by tym razem po południu uczestniczyć w uroczystości poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy. O godzinie 5 rozpoczął się molebień ku czci świętego męczennika Gabriela. Po jego zakończeniu przy dźwięku dzwonów, śpiewnie kontaktionu i Chrystos woskresie, na zmartwychwstanie, procesja ruszyła powoli w kierunku wsi Zwierki. Cała ulica Białostocka wypełniła się ludźmi różnego wieku i płci. Z przodu szły dziewczynki rzucające kwiatki. Za nimi niesiono krzyż, a po jego bokach ikony świętego męczennika Gabriela. No to na razie to trzeba stanąć, bo to jest tego jest bardzo dużo i to się nie kończy. Także proszę Państwa, w internecie możecie Państwo wziąć na duży ekran, rzucić sobie, odbić i to po prostu można poczytać, jak to, dlaczego tam tych Żydów przepędzili. Anna Romanowicz, jako ta Podlaska z Sokółki pochodzi, napisała tę poezję, że tych Żydów przepędzili do Łodzi i oni po prostu tam dużo o tych Żydach nie wiedzieli na Podlasiu, dlatego, że widocznie wcześniej byli przepędzeni, no. No to więc ten kabaret napisała Anna Romanowicz, Białystok miłości moja, no, że ajajajajaj, gwałt, zwiedziłam świat wszerz poprzek wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal, a w oczach mych tylko jest Łódź. Czyli kombinowali, dosyć kombinowania, przepędzili do pewnie gdzieś daleko, no, do Łodzi, no to tak jest w kabarecie, ale jak Gomułka zarządził, to i jeszcze do Izraela, no. Także gdzieś tam osiedli pod Łodzią, gdzieś tam osiedli pod Wrocławiem i tam tyle tych banków jest, proszę Państwa, i biorą na lichwę. No to więc jak jest ten święty, proszę Państwa, z kolei prawosławny, który za życia swego, normalnego jeszcze, jak był bogatym człowiekiem, to pożyczał, to nie brał na lichwę. A tutaj wszystko na lichwę i coraz mniej. To się podoba tej linii mysiej, która właściwie no, w spadku ma to, co ma. No, to, co było. No. Także też nawet niektórym się to słowo kato kojarzy dosłownie. No. Niektórzy sobie tak kpią, niektórzy sobie żartują, niektórzy sobie drwią, ale takie wnioski po prostu wyciągają, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. Także zapraszamy tam, proszę Państwa, jak Państwo pojadą na 17 godzinę, na 18 do Anglo-Ameryki Białystok, Lipowa 15 i Cerkiew Świętego Mikołaja, bo to Nikolaj te światy, to, że nada przeczytać się uznać, aby etom, no, światom, no patom, Święty Gabriel, no, wsio, interesna, no, ciekawa, no. Na szta ciebie papierosy i kawa. No, szta ty durnaja sabaka? No. A u ciebie durnaja sraka? No.
czytać, czyli trzeba czytać. Rzeczy ciekawe są na świecie. Nie wiem, czy wy o tym w ogóle wiecie. Proszę was. No takie to ciekawe, że ja aż no, mało nie wyszłam ze zdumienia. Także proszę, proszę być z nami w kontakcie i proszę się tutaj uczyć, proszę się dokształcać o świętym Gabrielu i o innych jeszcze rzeczach, o prokuratorach. Mamy też tak ciekawe rzeczy o prokuratorach. No. Także kupa śmiechu, proszę państwa. I ojciec i syn aresztowany, wiesz, Litka? No za te kamienice.